Zbliża się 73. rocznica Bitwy pod Gruszką. Potyczka ta jest jedną z największych, w których uczestniczyli partyzanci ludowi. Armia Ludowa starła się z niemieckimi formacjami w nocy z 29 na 30 września 1944 roku. Ludowymi zgrupowaniami dowodził major Henryk Połowniak. Według różnych źródeł Niemców było jednak około 5-krotnie więcej. Dotarliśmy do świadków tamtych zdarzeń, osób zamieszkujących najbliższe okolice bitwy lub wywodzących się z sąsiednich dla Gruszki wsi. Osoby te wtedy miały kilka lub kilkanaście lat. Wysłuchajmy tego, jak one widziały tamte zdarzenia. 22 grudzień 1931 rok. I gdzie się pan urodził? W Sarbice. Nazywam się Janina Gad, z domu Rozmus. Urodziłam się 17 września 1940 roku. Ja się urodziłem w 19 kwietnia. A jak się pan nazywa i gdzie się pan urodził? Nazywam się Usnarski Stefan, urodzony jestem w Słupi, koło Czerwonej Woli. Ja teraz mieszkam na Szóstakach. Ja tylko stamtąd pochodzę, od Czerwonej Woli. Tam jest urodzony jestem, a tutaj przyjechaliśmy z całą rodziną i mieszkałem na Szóstakach do dzisiaj. Od którego roku? A ja miałem rok czasu, no. A, czyli zaraz po? Zaraz po tego i tu przebywam do dzisiaj. Partyzanci przysłali kogoś i właśnie kuzynka przyszła i kazała: wujku, uciekajcie, bo idą Niemcy od Łopuszna. I ojciec zebrał nas wszystkich z mamą i myśmy poszli tam w takie, na taką górkę, na ten jeziórek, i tam żeśmy byli. A tu się paliło wszystko, to widać było tak gdzieś koło między 10. Ile to było domów tutaj w pobliżu, z których ludzie uciekali wtedy? Cała wieś. Cała wioska. Cała wieś. Juzików, cała wieś. Calutka wioska. Kontakty były z Gruszką, no bo dobrze żyli moi rodzice i Kowalczyk, który mieszkał na brzegu przy stronę od Gaci tutaj. Także oni częściej, a ja to byłem trochę jeszcze taki, do takich szerszych kontaktów. No młody chłopak, tak? No to 13 lat. 13 lat. Niecałe. Bo urodziłem się w grudniu, a to było we wrześniu wszystko. Mój ojciec był sołtysem, stąd wiele rzeczy po prostu no znałem, bo nic się nie obyło na wsi. Wszystkie oddziały partyzanckie, jakie istniały, to się kontaktowały z ojcem. To raczej były dość dobre kontakty ludności i tych partyzantów. Zresztą partyzanci nie wszyscy byli jednakowi. Między partyzantami było i wielu złodziei. Na przykład jednego razu taka banda przyszła, to co się dało, to zabrali u nas. NZ-ci dawali kwity, a Gwardia Ludowa, oni często po prostu nawet i zbierali coś. Prosili ludzi o różne datki. Przed bitwą na przykład to przyszło dwóch do ojca. Z Gwardii Ludowej, tak? Tak, z Gwardii Ludowej. I poprosili, no żeby im pomógł uzbierać żywność jakąś tam. Oczywiście ja byłem najstarszy w domu, poszedłem z nimi. Tak, i zbieraliśmy. Oni mleko zbierali, wtedy mieli bańkę. A to było bezpośrednio przed dzień, przed dwa dni? Przed tego samego dnia. Tego samego dnia. Taka historia się moja zaczęła no, w tym dniu, że z tymi partyzantami spotkałem się. No i wiadomo, że Niemcy jak przyjechali do wsi, to najpierw do sołtysa. No więc łącznik od razu przyleciał i Niemcy, oni nie oglądali się, tylko prosto w las poszli, a ja wróciłem do domu. To było rano? No, przed południem w każdym razie. To mogła być 9 godzina, 10. Czyli wy wiedzieliście, że coś będzie się działo, tak? Prawdopodobnie. Nie wiedzieliśmy nic wtedy, jak Niemcy przyjechali. Później było wszystko wiadomo już. Byliśmy we wsi, jak jestem z tymi partyzantami, oni uciekli w las, ja wróciłem do domu, popędziłem krowy do lasu. Łącznik przychodzi, już było wiadomo, o co chodzi. Wypędzać krowy z lasu, bo Niemcy będą strzelać w las. A ja jako spec wojskowy, to mówię, niech se strzelają. Kulka jak się nie o jedną sosnę oprze, to o drugą i ja jestem w lesie pewny. Nie wiedziałem, że są haubice, że są inne rodzaje broni. No i siedzi, to w tym lesie jestem, partyzanci w tym czasie kręcą się, wszyscy pomaskowani zielenią. No i już wiedzą, co się dzieje, bo chyba tam ktoś im dał hasło, że Niemcy są. No zresztą oni zostali okrążeni i od strony Dobrzeszowa, tu od strony Radoszyc, od strony Łopuszna. Tam było wielkie zgrupowanie aut niemieckich między Sarbicami pierwszymi i Sarbicami drugimi. No więc sytuacja przed bitwą, jak wyglądała gmina. Wszystko już się rozsypało. Urząd gminy nie urzędował. Żandarmeria, która no, należała chyba najbardziej brutalnych w Polsce, wyjechała. Niemcy krajowi, którzy mieszkali wokół Łopuszna, tam były wioski niemieckie, wszystko to towarzystwo wyjechało na czele z wójtem, bo do bitwy właściwie to urzędował wójt Till, się nazywał, Niemiec krajowy. Więc to wszystko wyjechało. W tym czasie około 500 ludzi, ale to jest przecież liczba. Nikt nie liczył tego, ani Niemcy nikomu o tym nie mówili, ile ich tam po prostu jest. No więc ci Niemcy przyszli i oni urzędowali, ale mieli dokładne dane, wiedzieli o wszystkim, co się działo przedtem, bo ta żandarmeria, która istniała, miała tam między sobą jednego żandarma, który współpracował z partyzantami, z Armią Krajową. Ci Niemcy, którzy byli, mieli dokładną orientację i jeden z nich bardzo dobrze mówił po polsku, z ojcem moim kontakty prowadził i chciał się dowiedzieć, gdzie ten land się znajduje. Czyli wiedział, że taki żandarm był, uciekł, miał własne dokładne informacje. Co chodziło o partyzantkę, no to my po prostu razem prawie przebywali, bo oni byli między nami w lesie, na gajówce. Dużo ich tutaj było, także łączność mieliśmy taką, że my z nimi, a oni z nami. Także my się spotykali i byliśmy między sobą w porządku, także... Dobra. I no, ale doszło do tego roku, który już tak przysłatało buława, to ja... O 1944 roku mówiłem, tak? Samo, i o tym, co się działo samo, tutaj. Tak, w tym samym roku, co ta pani mówiła. No i jechaliśmy do Oku, czy można tak powiedzieć. I dojechaliśmy do Rudy Pileckiej, idzie obława. Dużo Niemców idzie, dużo, bardzo dużo i obstawiają te tereny. Także wróciliśmy się, żeby dać znać, tu dla partyzantki, żeby się przyszykowali, bo dużo Niemców idzie. No i zdążyli mi dojechać. Ja my zdążyli dojechać, to w ten czas już się szykowali. Także odeszli od wioski naszej i od Gajówki, bo tu była Gajówka, oni tam mieszkali. I jak doszło, Niemcy jak doszli, wojsko niemieckie, no to zapalili. Jak zapalili to, to się spaliło i w tym czasie się odkryły strzały w stronę Gruszki. Bardzo dobrzy byli. Jakieś przykłady takiego pożycia? I jeżeli nawet gotowały sobie, bo miały w sadzie tutaj u nas, w tym właśnie tu. Parę metrów stąd, gdzie siedzimy. Tak, miały, to był nasz sad. I właśnie tu gotowały. To nas wołały jako dzieci, albo przyniosły jeść, jak miały cukierki, to nas poczęstowały. W ogóle byli bardzo dobrymi ludźmi. Wcale na nich nie narzekam, wcale nie narzekam na nich, bo u mnie w samym moim mieszkaniu, my to byli, o troje dzieci nas było, bo z ojcaśmy nie mieli i z matką. Tu stołówkę mieli w moim mieszkaniu, to nam dawali jeść swoje żywne. No to co dostawali z transportów, tak? To oni mieli swoje, tylko u nas zajęli kuchnię, żeby mieli gdzie gotować, to by ustąpili, ale jedzenie my mieli u nich, dawali nam co by chcieli. Dawali, nie narzekali. I jeżeli coś wzięli, to zapłacili. A to jak to jeszcze później przechodziły te inne oddziały, tak po końcu roku, to oddziały, którzy poprosili o jedzenie, to płacili. To zapłacili. Nie tak, żeby tam coś pani dokuczali komuś, czy jak. Nie było, nieprawda. Uczciwie podchodzili do tego. Nie, w zgodzie my żyli, przecież my tak jak ale to byli. To byli Polacy w 100%? Polacy byli. To w tym czasie, tu jak oni przybywali na tej gajówce, to my tam do nich chodzili, my tam razem, tak my się spotykali, jak no, ze swoimi sąsiadami. My dobrze byli żyć z nimi. Jaki to był okres czasu, jak oni tu przebywali? To był, nie wiem, tygodnie, miesiące? To była wrzesień, październik, to były te miesiące. To były te miesiące. Te miesiące były, tak. No i później... A później już też, no, oni byli dotąd, dokąd nie... No, nie po bitwie, tak? Się ta bitwa skończyła, no to już partyzantka się rozeszła. Partyzantów później, no gdzieś sierpień, no już w lato byli. Ta. A jeszcze tylko takie, się tak jeszcze ukrywali, no. Takie są, jak to mówią, takie niedociągnięte, to jeszcze byli, co tam przechodzili, a to tam odwiedzali, a niektórzy to tam było. Tak. No to przyszli, poszli i później to już zanikło. Jak się z Rosjanami spotkałem? Pewnego dnia taką zabawę, jak to wtedy, to przede wszystkim modny był piker. Graliśmy, to znaczy tam kijek w ruchu i raptem jedzie jak szalony. No i wreszcie widzimy, że to wojskowy, to my w nogi. A on mówi, nie bój się, nie uciekaj. No i my się zatrzymali, stanął. A jechał samochodem, tak? Tak, on jeździec świetny był. To był kapitalny jeździec. I zatrzymał się. My, jak żeśmy też zatrzymali się. I pyta się o szewca. No to przecież było blisko tam. Ile? Może 20 metrów do budynku, w którym mieszkał szewc. Pokazaliśmy mu szewca. Poszedł tam, my za nim oczywiście, jako ciekawscy. Wszedł do mieszkania. Pepesza w jednym rogu budynku postawił sobie o takiej odległości, no może ten budynek, ta chałupka była mniejsza trochę od tego pokoju. Postawił, siadł sobie. Nie przejmował się w ogóle. Musiał mieć jakąś drugą broń, bo to jednak no, takie ryzyko to by było za wielkie. No i naprawił sobie buty, odjechał. Ich było około 16. tych skoczków, to byli skoczkowie radzieccy pierwsi, którzy się znaleźli na Gruszce. Prosili ojca, żeby im dał sygnał, w razie by tam jakieś Niemcy się pojawili. Tam do nich chcieli dojść, no bo oni, było ich niewiele. Wtedy to się trochę bali. No i później dołączyła gwardia, Armia Ludowa już do nich, bo to przecież już wtedy była Armia Ludowa. W samej Armii Ludowej to byli głównie Polacy? Tak. I to byli bardzo wiele ludzi, to było z rejonu nawet i z Tąporkowa. Od początku przed południem, tak powiem, to się ciągło aż do drugiego dnia bez całą noc. No i przez nocy, nad ranem przestały strzały być. Do nas rakiety padały na podwórko, co z partyzantka, ale nie kto te rakiety puszczał, czy partyzanci, czy Niemcy, bo były czerwone, zielone, białe. No to my na to wszystko oglądali, wszyscy byli do ucieczki przyszykowani w inną stronę. Oni szli od Przedborza, od Łopuszna i od Kierczu było, krążenie było duże. Także Niemców tak. Tutaj było masowo. Była Gruszka otoczona tymi Niemcami. Tak, od Mularzowa to przecież tam jak się Jezików, jak wieli się, to od Mularzowa, od Kapowa, to Niemców samochodami dużo szło. No ale że Niemcy to co zginęli, to wszystko na samochody i tak, wycofywali. Niemców nie zostawiali. Nie zostawiali. No ale partyzantka to już po prostu brakowało amunicji i tego i musieli się wycofnąć. Pomagali nam i oni bronili, do ostatka bronili. Jeszcze nam nie kazali, nie uciekajcie, my tu jesteśmy, nie uciekajcie. Ale ojciec mówi, no gdzie, mówi, dzieci mam małe, nas zebrali i poszli, a oni, mój Boże, zginęli na tym naszym polu. Ja jestem w tym lesie, pewny siebie, ale większość z tych moich kolegów, którzy pasli bydło, wypędzili jednak, a ja zostałem bidak sam, tam w tym lesie. Wyszedłem na zwiady, a tu olbrzymia tyraliera niemiecka idzie do lasu. Od strony? Od strony Sarbic i w kierunku Leśniczówki, Bydki Szóstakowskie. To jest blisko Szóstaków. Tamtej Leśniczówki już nie ma, bo jak ci Niemcy zaczęli iść, no to później obserwowałem, co się dalej dzieje. To oni zaatakowali tych partyzantów w tej Leśniczówce. Ta Leśniczówka się spaliła. Ja już porządnie przestraszony wypędziłem te krowy z lasu, przypędziłem do domu. Była tylko mama, bo reszta tych ludzi, którzy u nas mieszkali wtedy, a jak mówiłem, było nas wiele ludzi, oprócz tego trójka z Bliżyna, trójka Kielecka, Rubik, jego matka i jego siostra, narzeczony tej dziewczyny, która tam była, Łatasiewicz. I oni wszyscy pouciekali. Wszystkim ludziom to kazali się wynosić z Sarbic. I to niewiele ludzi było, ale ta moja mama tam była i kazała mi krowy pędzić. Takie były baranki, dodatki jakby do gospodarstw i tam miał jeden postawioną stodołę, Piotrowski, i tam do tego budynku zapędziłem te krowy i tam siedziałem przez cały okres bitwy. Tą noc a przesiedzieliśmy i przepłakali. Byliście tam, gdzie to nie było do czego wchodzić na podwórku. Ale gdzieś z daleka to nie, to było tam na górce, het tak w polach. Przesiedzieliśmy i przepłakali, no. Rodzice, my. Bo tak jak u nas na mojej wiosce, no to odeszło, bo jak my przyjechali, jak ja mówię, no to dałem znać, by przywołali, bo już Niemcy blisko są. No i w ten czas się wszystko zebrało. I prosto przyjechali tutaj. Zmarznięci, głodni. I tu się zaczęła ta bitwa. I nie było nic do jedzenia, bo nie było czasu wziąć niczego. Mój ojciec no, znalazł się jako furman Niemców i no, był z Niemcami jakby na podwodzie, a jeszcze się bardzo nadawał do tego, bo jako obywatel, który był 9 lat w pracy niemieckiej, podczas okupacji potrafił normalnie rozmawiać z Niemcami, czyli był bardzo dobry i tłumacz, i furman. Czyli przydatny człowiek. Tak. No więc mój ojciec tam po prostu z nimi był i widział atak nocny partyzantów w rejonie Kaligi, jak się przebijali po prostu partyzanci. Jedni i drudzy użyli to, co mieli, broń. To tam był jeden po prostu szum, strzelanina i okrążenie po prostu rozbili i wyszli partyzanci. Ci, którzy tutaj też protestowali, mówią o tym, że tej nocy, tego dnia i poprzedniej nocy doszło do jakiejś biesiady wśród partyzantów. Czy to jest możliwe w ogóle? Niemożliwe. Nieprawda. Nie, to jakieś stwarzają w ogóle. Zostały zrzucone im prowiant, tak? W tym był alkohol i oni się popijali i poddali się tu w tym nie. W życiu. Nie, to tego nie wiem, o tym to nic nie wiemy. W życiu. To nie było tego. W ogóle tutaj takich rzeczy to nie było. To jest bajka. Bajka. Bujda. Nie, to jest jakiś, po prostu podstęp jakiś, żeby to zniszczyć. To jest naszą historię. No nie byli zaskoczeni. Na pewno, no, skoro potrafili skoncentrować się, potrafili znaleźć kierunek uderzenia, wiedzieć, to znaczy zwiad był jakiś, który potrafił wyprowadzić armię z okrążenia, to nie można w ten sposób oceniać sytuacji. A czy wódkę pili, czy nie pili, no to ja przecież nie wiem tego. Właśnie tego sąsiada Niemcy zabrali. Wyszedł wziąć swojego konia i chciał te dzieci przewieźć, bo miał żonę w ciąży i kilkoro dzieci. Tego dnia. I wyszedł Niemiec właśnie z tego lasu, tylko tam het na górce. Przed bitwą to było. Po. Bo on chciał już na ten plac spalony wrócić. I Niemiec wyszedł i halt bandyt. A no zaczęła ta żona, poszła w ciąży była, prosiła, żeby go zostawili. Odepchnął ją, przewróciła się. I zabrał tego chłopa, już nie wrócił do dzisiejszego dnia. Przecież syn jego to kupił od nas. Syn jego tu mieszka. I nie wrócił i nie wiedzą, gdzie jest. A tutaj z całej Gruszki to bodajże, nie wiem, czy 8 czy 9 zabrali Niemcy, powiązali tędy i ich prowadzili. Tędy. Mieszkańców. A myśmy tu z ojcem i z bratem. Myśmy byli z ojcem, a mama tych chłopów tutaj żegnała z siostrą tą, co rok czasu temu jak umarła. I właśnie, a myśmy tak kurczowo ojca trzymali, żeby czasem, no to Niemiec tylko przyszedł, coś tam poszwargotał do ojca, ojciec nie rozumiał. I tu na tej drodze zabitych było 6 chłopów z Sarbic. Wszystko spalone. Kopiec nawet rozkopali, ziemniaki polali ropą i spalili. Żyto spalili. Ja bym się tego, co tu broni i tak niepotrzebny mu ten pomnik, ja bym go się zapytała, czy on jadł placki ziemniaczane ze zmarzniętych ziemniaków. Zapytałabym go się, bo ja jadłam. Ja jadłam jako dziecko. I mam nie pamiętać tego? Chleba nie jadłam całą zimę. Pamięta się wszystko. Wszystko się pamięta, jak było. Nie jadłam, bo nie było z czego zrobić. No, u nas to było dość spokojnie, bo nie było to, co na Gruszce, czy Gwików, czy no przecież te wsie zostały spalone jednak. Więc tam to ja nie wiem, jak to było dokładnie. No to u nas to było normalnie. Normalny powrót, bez tak jakby nic się nie stało. To słyszałam, jak tego, co tego Wilczyńskiego zabierał. Jak no tak mówił, halt, bandyt, bandyt, a on no to. Jeszcze się pytałam ojca, tato, co to znaczy? No to jest dziecko, on go poczytuje za bandytę, a przecież on nie jest bandytą. No ale on tak mówi, bandyt, bandyt. No to było, ja nie wiedziałam, co to znaczy. Te słowa te u mnie były w domu, jak przyszedł, to żeby mieszkanie zamykać, bo będziemy palić. My musieli wracać, czemu uciekli trochę od wsi, to musieliśmy wrócić i mieszkania poodmykać. I tylko tyle, to nic tam nie mówię, bo jak będą mieszkania zamknięte, to będziemy palić, bo jest bandyci. No ale kto tam z partyzantów się chował we wsi mieszkaniu? Wszystko było przecież, tylko my zamkli. No przecież my o partyzantów spaleni zostaliśmy wszyscy. Podejrzewali, że oni się ukrywają. No, że oni są u nas, no bo to faktycznie z lasu, no prosto do nas przyszli. Tu był dom nasz w tym sadzie. Tam z początku tego sadu, to tam był drewniany dom, no to tam właśnie, tam żeśmy mieszkali, no to przychodzili, no w nocy, nie w nocy, a wtedy mieli wejście. Tu była brama, taka furtka, w tym płocie, bo jeszcze ten płot się zachował, widzę, i w tym płocie mieli bramę i tam wchodzili do nas, jak we wieczór chcieli, no, żeby to... Nikt nie wiedział, że oni są, no to jak przychodzili, ale oni nam szkody nie robili, ani nam nie. Tu na tym polu, co ten las jest, to tu leżało 6 zabitych partyzantów, a dalej, bo to było nasze pole, a dalej, tam dalej było następnych 6. Tutaj ich pochowali w lesie, tak my nazywali nomokradla, wykopali ogromny dół i zakopali ich. To ich ojciec mój i sąsiad, Barcicki Jasiu, to razem chodzili, brali ich na deski, bo jak mieli wziąć? Przykrywali im twarze czapkami, kurtkami, czy tam jakąś bluzką, czy czymś i przyjeżdżali. Rodzice, znajomi, żony przyjeżdżały, poznawały po obrączkach, po pierścionkach, po obrączkach, w ogóle po znamionach takich, jak miały na twarzach i zabierali ich potem. Ojciec to musiał pokazać, gdzie są i przecież oni tu byli pochowani. Ludzie po prostu zginęli od nas, bo uciekli do lasu i złapali ich Niemcy i widocznie wykryli miny. I prowadzali ich od Gaci do Sarbic i to chyba ze 3 razy prowadzili i na te miny ich wprowadzili. I zginęły tam osoby, w tym miejscu jest... Znajomi pana? Znamy. Oczywiście, Jaworski, Soboń, taki zegarmistrz był z Sarbic z pierwszych. Także no, znałem, ale nikt by nie wiedział, jak to się po prostu wszystko stało. Jedna z dziewczyn, jak mina wybuchła, ją odrzuciło ten impet w krzaki, wpadła. Później po pewnym czasie zorientowała się, że jeszcze żyje. Tylko jakiś odłamek w tył ją uderzyła, to było lekkie uderzenie. No i zerwała się, zaczęła uciekać, Niemcy Zaczęli strzelać za nią, ale że to w lesie było. Udało się. I ona właśnie opowiadała, jak do tego wypadku doszło na minie. Ja tu kwiaty sadziłam. Ile tu było ludzi, ile tu było wszystkiego, ile tu, jakie tu uroczystości się odbywały. Bardzo fajnie, harcerzy. Pierwsze, to lata 60. Tak, tu od początku to jakie tu były uroczystości. Jakie tu był ściąg, jakie tu były piękne, jakie tu się odbywały. Grochówka, wszystko, wszystkich mieszkańców zapraszali. Przecież tu było przepięknie. No tu naroda było bez przerwy, to... Tu pan by nie przejechał, nie, jak było wcześniej. Nie było gdzie samochodu zaparkować. Tu od Kielc, od Końskich, to tu narodu jeździ. Na pieszo ludzie szli. Samoloty tu lądowały.